Książę Harry spotykał się z Caroline Flack. Popełniła teraz opisał ją w biografii Spara. Zanim ustatkował się u boku Meghan Markle i odkrył uroki monogamii, książę Harry cieszył się opinią rozrywkowego młodzieńca. Regularnie był widywany w londyńskich klubach, które przeważnie opuszczał dopiero rano. Nie stronił również od przelotnych romansów. Zanim w życiu księcia pojawiła się aktorka znana z seriali W garniturach. Za najpoważniejszą kandydatkę na księżną uchodziła urodzona w Zimbabwe właścicielka firmy jubilerskiej i biura podróży Helsy Dawy. Łączył ją z Harrym 7-letni związek, ale ostatecznie Dawy uznała, że nie odnajdzie się w rodzinie królewskiej i zerwała znajomość. W międzyczasie jednak przez serce księcia przewinęło się wiele brytyjskich celebrytek. Jak prezenterka telewizyjna Natalia Pinkham, modelka i gwiazda reality show Lauren Pope. Córka hrabiego Cardigan, modelka Florence Brudenell, przyjaciółka księżnej Kate. Astrid Harbord, gwiazda radio Emily King, piosenkarka Ellie Goulding, gwiazda brytyjskiej edycji Lovisland. Camilla Turlow, oraz tajemnicza, starsza od księcia piękność, z którą stracił dziewictwo na polu za pubem. Jej personalia nie zostały wymienione w autobiograficznej książce Harry'ego Spara. Jednak brytyjskie media obstawiają, że chodzi o Liz Hurley, mimo jej stanowczych zaprzeczeń. Zażyła relacja łączył księcia także z siostrą Kate Middleton, Pippą. Po ślubie Williama i Kate media chętnie widziały w Harrym i Pippie parę zakochanych. Jednak ona, podobnie jak Helsy Dawy, nie była zainteresowana pełnym wyrzeczeń i sztywnych konwenansów dworskim życiem. Najwięcej emocji budzą jednak fragmenty, które Harry poświęcił Caroline Flack. Jej krótkie, zaledwie 40-letnie życie skończyło się tragicznie 3 lata temu. Brytyjska prezenterka telewizyjna i radiowa. Zwyciężczyni 12 edycji Strictly Come Dancing, poprzednika Tańca z Gwiazdami. 15 lutego 2020 roku popełniła samobójstwo, wieszając się w swoim mieszkaniu. Za oficjalny powód uznano załamanie psychiczne, do którego doszło w wyniku długotrwałego nękania jej przez stalkera. Jej znajomość z Harrym sięga zamierzchłych czasów 2009 roku i ciężko uznać go za poważny związek. Po prostu spotkali się kilka razy. Tym trudniej zrozumieć, dlaczego książę postanowił rozdmuchać tę sprawę w swojej książce. Przy okazji, jak to ma ostatnio w zwyczaju, postanowił wykorzystać krótko i, jak wszystko na to wskazuje, powierzchowną znajomość z Caroline Flack do kolejnego ataku na brytyjskie media. Nasze zdjęcie wywołało szał. W ciągu kilku godzin tłum fotoreporterów dosłownie rozbił obóz przed domem rodziców Flack. Domami wszystkich jej przyjaciół i domem jej dziadków. Jedna z gazet określiła ją mianem nieokrzesanej. Ponieważ kiedyś pracowała w jakiejś fabryce, czy coś? Jezu, pomyślałem, czy naprawdę jesteśmy krajem nieznośnych snobów? Dlaczego książę rozpisuje się o znajomości z tą akurat celebrytką, jakby było to naprawdę coś poważnego jej wieloletni agent? Alex Mullen nie ma wątpliwości. Jak wyjaśnił, w jego opinii jest to klasyczne żerowanie na tragedii. To obrzydliwe, że książę Harry ujawnił w swojej książce tak prywatne szczegóły dotyczące Caroline Flack. Sposób, w jaki prasa mówiła o niej w tamtym czasie i powód, dla którego się rozstali, były bardzo smutne. To ohydne, że używa jej nazwiska, aby zwiększyć sprzedaż jego książki. Rodzina królewska powinna pozbawić go wszystkich tytułów. To akurat nie jest na Wyspach odosobniona opinia. Ten sam postulat od miesięcy forsuje gwiazda brytyjskiej telewizji Piers Morgan. Przy okazji nazywając Harry'ego i Meghan dwoma jadowitymi szczurami.